uciekaj. Jedź, no patrz. No już. No zaraz się z tobą podzieli. Dzień dobry, szanowni państwo. Jedziemy razem po busz krawcić. Dzisiaj troszkę inaczej. Jedziemy nad zalew, ale spotykamy się z nowym kolegą. My, w sensie wy i ja. Spotykamy się z Andrzejem. Andrzej jest zawodowym fotografem. On ma przebieg w fotografii zawodowej tyle, ile ja mam lat w ogóle. Ale ma za to mniejszy dużo przebieg, bo jest początkującym biwakowiczem leśnym, włóczęgą, bushcrafterem. Więc mam nadzieję, że się uda od niego wyłudzić jakieś porady foto w zamian za porady odnośnie może biwakowania. No jedź, jedź. Jak mam czas, jadę do lasu. Bardzo fajny chłop, przyjemny. Mam nadzieję, że też go polubicie. To będzie spokojny weekend nad zalewem. Wziąłem też rurę, ponieważ mam przymasa pożyczoną 600 Tamrona. Więc po pierwsze liczę na to, że może uda się strzelić jakiegoś żywego, wiecie, okaza. Nie liczę na nic spektakularnego, bo znając moje szczęście, to będzie kaczka i łabądź. I to łabądź jeszcze jakiś taki, wiecie, dość powolny. Ale mnie to też cieszy, nie? Nie muszę strzelać bielików czy jakichś innych dwunastaków na rykowisku, żeby mi sprawiało to frajdę. No pewnie takie coś by mi sprawiło większą frajdę, ale podglądanie i robienie zdjęć zwykłym zwierzakom typu sikorka też mnie kręci. No, ej, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się uda ustrzelić, nie? No. I chcę też sprawdzić, bo chyba jeszcze tego nigdy nie robiłem, jak się nagrywa tą 600, żebyście wy mogli wspólnie ze mną popodglądać, co tam się dzieje w okolicy. Zobaczymy, bo chyba, no nie wiem, czy on nie będzie się trząsł, ten obraz. Zobaczymy, to wszystko wyjdzie w praniu. No, więc weekendzik z Andrzejem, fotografem nad zalewem. Hej. Cała naprzód ku nowej przygodzie. A teraz przestaję gadać, bo muszę się skupić na prowadzeniu. Bo jak jedziecie, to się skupiajcie na prowadzeniu. Nie jeździcie bezpiecznie, nie jeździcie jak niektórzy, którzy chyba znaleźli prawa jazdy w lejsach albo gdzieś, nie wiem, w koregatapsach. Wyrażasz na publikację wizerunku zgodę? Tak, oczywiście. Dobra, dotarliśmy. Nie nagrywałem podróży, spacerku, bo tu mamy blisko. Mamy kilometr z małym groszem. Jesteśmy nad wodą. Znacie to miejsce, bo kiedyś z Arkiem tutaj nagrywałem film. Jesteśmy z Andrzejem, o którym wam opowiadałem, jak jechaliśmy. Witajcie. Więc sobie później pogadamy, ale póki co musimy się rozbić, bo niestety pada. I prawdopodobnie to się dziś nie zmieni. Więc musimy jakoś zabezpieczyć sprzęt. Mamy jako taką ławeczkę. Dach nad głową zaraz będziemy mieć. Ja nagrywam GoPro, więc musicie wybaczyć pewnie pogorszenie nieco jakości, ale przykręcimy rurę 600, bo może coś się trafi. Później sobie pójdziemy na spacer, zrobimy sobie kawkę. Mamy żarcia tyle, że w ogóle będziemy się 3/4 wyjazdu pewnie obiadać. O, będziemy robić testy. Czego będziemy robić testy? Co przywiozłeś? Zaraz wam pokażę coś. Kaszotto. Kaszotto z Bonduela. Zobaczymy, co to za jedno. Ja mam doświadczenie z kaszotto złe. Andrzejowi już opowiadałem, bo kiedyś kupiłem i po wyjęciu z opakowania w środku był taki glut spleśniały, taka gruda, okropieństwo. Pieczeń z indyka. Pieczeń z indyka, samoróbka. Ja mam sało, steki 21-dniowe, które zaraz nasolimy, bo ostatnio dostałem porady, że jak się zastanawiałem, czy solić przed, czy po smażeniu. A ludzie mówią, nawet gość podał mi książkę, na tytuł książki, gdzie jest opisane, jakie procesy zachodzą w mięsie. I podobno w ogóle najlepiej to steka posolić, ale żeby przynajmniej godzinkę, dwie poleżał. Więc skoro będziemy później sobie robić steki, to zaraz je nasolimy, ale najpierw musimy zadbać o daszek. Pada, żeby sprzęt żeby aparat nie mógł, żeby plecaki nie mokły. Andrzej już widzę się przymierzył. A jak śpisz? Idziemy zobaczyć, co Andrzej ten wiesza. Chodźcie. Na pasach? No, albo hamaczek. Hamaczek. Ja też mam. Hamaczku. Także... O, to są takie jak te Rocklanda. Takie same, podobne, tylko że tamte są chyba czarno-niebieskie. A to są co to jest? To jest wyciągnięte z jakiegoś innego hamaka. Aha. A, było w zestawie? Tak. No dobra. Nie będzie ci tu kolidować z tą brzozą? Plandeka? Nie, chyba. Nie? Aha, plandeka. Chyba, że z tej strony sobie dasz taką mocną w pionowo. A wtedy tu sobie bardziej otworzysz, żeby z tej strony sobie wchodzić. Zrobić to się da, tylko będziesz miał blisko hamaka plandekę wtedy po prostu z tej strony. Wiać nie ma, bo jakby miało wiać, to byłoby z tym rozwieszeniem hamaka o tyle problem, że... O tamo. Mogłoby być, a tu jesteśmy trochę zasłonięci. Hamak polskiego producenta. No. Z Częstochowy. A nie pamiętasz nazwy?
Gdzieś tutaj zaraz. Aha, będzie metka. Będzie, no to będzie. Zobaczymy. Nie Tiger Wood? Tak. A, Tiger Wood. To wczoraj gadaliśmy na grupie o Tiger Woodzie. Ktoś pytał, ale chyba o plandekę. A, spoko. Jaki długi? 3,30? 3,30. Tak. O, to luz. Także chyba będę musiał troszkę... No, Tiger Wood. Made in Poland, proudly. Na ostatniej pętelce? Tak. No to podwójnie, nie? A już spałeś w nim, czy nie? I co? No wygląda uczciwie. Odpinany z obu stron, czy z jednej? Z jednej. Dobra, czyli tak jak Outdoor 1 od Fly Hamaka. No spoko. 3,30. Ile masz wzrostu? 1,80? 1,80. No to super, to wystarczy. To są te paski, które mam, one jednak się trochę naddają. A, naciągają się? Aha, i tu jest też cięciwa z dynemy, tej grubszej, takiej szarej. Jest ten. No, no, cięciwa to nie musi być gruba tak naprawdę. Wystarczy zwykły sznurek, ale cięciwa ułatwia. Powtarzalne rozwieszanie hamaka. No nie wygląda na płytki, fajny. No, spoko. Ile zapłaciłeś? Wiesz co, nie pamiętam. Ale dużo, w sensie 3 stówy czy 6? Mniej niż 3 stówy? Tak. O, spoko. A pod spód co? Mam ocieplinę. Aha, dobra. No to zobaczymy dalej. Zauważyłem, że warto jest linkę do tarpa wieszać pod, przynajmniej u mnie, pod pasami. Dlaczego? Bo tak się po prostu... A, bo on zależy od kąta też, nie? Tak naprawdę. I zależy, jak chcesz mieć plandekę, bo ja na przykład sobie wieszam wyżej, żeby się swobodnie poruszać, bo mnie wkurza, jak jest non-stop zgarbiony. I też na prusikach. No i pewnie, i spoko. Prusik to jest dobry węzeł uniwersalny. Tak naprawdę ktoś mi ostatnio napisał właśnie, że Kamjama znalazł tego XT aluminiowego dużego za 60 coś złotych najtaniej. Jak my je kupowaliśmy, były po 17, teraz za 67 zł za cholerę bym nie kupił. A ty masz tego Kamjama? No przecież mówiłem ci, że cię papuguję. Ale ty, za ile kupiłeś? Też tej Horelisa nie już, czy? Nie pamiętam. No spoko, to jest spoko, ale no kurde, 7 dych prawie to trochę przesada. Chociaż no to ja raz na życie, nie? Tak naprawdę. A niestety plastikowe nie działają. Przypominam dla tych, którzy nie widzieli narzekania z poprzednich filmów, a raz mi plastikowe i non stop wskakuje sznurek za tą blokadkę i nie działają tak jak powinny. No ta cięciwa do plandeki to jest taka, ci powiem, ma zapas nocy. W razie czego to można ją wykorzystać do czegoś innego też. Wiesz, ludzie lubią sprzęt, to zawsze jak komuś zajrzeć do plecaka, to każdy lubi. Podpinka. Maja, Maja. Kupiona na Amazonie. To jest chiński produkt. Aha, można... to jest ten taki bananek, ona jest taka, tak. Jak kajak wygląda, taka zszyta. I uważam, że jest wygodniejsza od prostokątnej. Tylko, że dosyć szybko się zwęża, ona tak nie ma takiego też marginesu, nie? Przy poruszaniu się. Nie ma, ale nie ma dziur. No wiesz, w tych prostokątnych, które się reguluje, to też nie masz dziur, bo masz szok korda po końcach. Tylko trzeba tego przypilnować, bo ludzie czasami to zapominają o tej regulacji i wtedy im podwiewa. To jest tako dla niedźwiedzia. Tam, gdzie są niedźwiedzie czy coś, jak się wisi w hamaku, to niedźwiedź to odczytuje jako tako, że jest gotowe do skonsumowania. No, taki kształt. Nie wiem, mi to tak nie za bardzo mi pasuje to, że one właśnie tu są takie już od razu wąskie, na stałe. Plan DK tego, Soldier, coś tam, tak, tego pomarańczowy napis. Też z Amazonu. No. No i będzie rozkładana pod przekątnym. Aha, bo to jest kwadrat 3x3. To nie jest kwadrat, natomiast ponieważ długi jest, no, hamak, żeby końcówki nie wystawały. No, tak. O właśnie, a ja muszę w końcu nagrać, bo już mnie też ludzie pytają, mreckę tarpa od Fly Hamaka, bo już go długo używam i już mogę wam o nim opowiedzieć. A nawet go ostatnio ważyłem. Ale to będzie osobny film. No, diament jest spoko. Dopóki jakoś mocno nie zacina i nie wieje specjalnie, to diament jest ok. Jest zapas na plecach. Nie za nisko trochę? Nie będzie ci niewygodnie? Bo ty montujesz ją do ziemi, czy jeszcze na sznurkach? A. No to tak, to spoko. To tak śpi Andrzej. A ta plandeka się nazywa Free Soldier. O. Tak dźwięczy. A, ona jest taka gruba, sztywna taka. Tak. Ale też... Szyma podklejona. No, też lipstop, też...
wzmocnienia, mocowań też kupa, bardzo dużo mocowań ma tych pętelek. No coś za coś, nie? Pewnie trochę więcej waży. No tak nawet, kurde. No, spoko. Budżetowa czy droga? 150 zł. Ale to jakiś czas temu. Teraz to by trzeba zaktualizować te ceny, bo z cenami wszystkiego, łącznie ze sprzętem biwakowym, to się ostatnio stała straszna sprawa. Jakby komuś się podobała, to musicie zaktualizować cenę, bo może być wyższa. I domek jest. I już tam nie pada. Dobra, a na mnie wciąż pada. I na aparat pada, cholera. Przymknę ci klapę od plecaka, co? A, już idziesz? Dobra. Chyba zaczyna mocniej. Trzeba sobie zorganizować mieszkanko. Więc ja się postaram powiesić tu. O, nie pada. Jest szansa, żeby się rozwiesić bez padania. To fajnie. Może sobie powiesić najpierw hamaczek. Akurat zmieniłem obiektyw, ale zaraz sobie pójdziemy się pogapić. Zrobimy Andrzejowi kawkę i sobie pójdziemy, nie martwcie się. Żeby nie kapało na łeb, chociaż i na plecach tam na łeb, to czort. Już wiem, co moja żona ma na myśli, że ciężko się do grubego przytula. Teraz to rozumiem. Mi się nie podoba, ale mi się podoba w innym celu, bo jest suche. No cały ten dzień będzie taki, ale jutro ma być słoneczko. Ręce mi trochę zmarzły, jest 1 stopień w plusie, ale odczuwalne chyba jest niższe. Można schować graty teraz pod daszek. Kawka czy co teraz? Chyba kawa. Kawa, nie? Która jest godzina w ogóle? 13. Kawa! Bo to jest, rozumiem, taki typ samowaru. To jest rura, wiesz? To jest dwupłaszczowa rura. Samowar. No, dokładnie. I pod spodem jest palenisko, ale no jakby to tak, wiesz, rozciąć i rozłożyć, to ta powierzchnia grzania jest ogromna w porównaniu z czajnikiem. No bo to jest pewnie z A3. Może te zrębki przyniosę? Mam w garści, wiesz? Aha. Troszkę. No tak, muszę uważać, bo widzę, że głowa mi się szybko wychładza. Trzeba wyjąć. Bo to jest nadstawka do smażenia, do gotowania. Aha. O, nalejemy wody. Przez lata się nie mogłem przekonać do tego bukłaka, ale to jest naprawdę teraz, to jest genialna opcja. Jeszcze do tego kranik. Kurczę, no mega. I mówię, w promocji za troszkę ponad pół ceny, bo on chyba normalnie 200 kosztuje, a... Wziąłem to do ręki, to jest ciężkie. Znaczy wiesz co, nie wydaje mi się, że koszt... Ciebie oglądam programy, wszystko jest lekkie, nic nie waży. Nic, no to pół plecaka mojego nic nie waży. Przecież ja nie wiem, co tam jest ciężkie właściwie, chyba plecaki są takie ciężkie same w sobie. Ale gabarytowo w plecaku on zajmuje od cholery miejsca. No jest dosyć duże marnotrawstwo tego, że tu nic nie wsadzisz, no bo on jest okopcony mocno od spodu. Jak się rozpali i dostanie tego cugu takiego, mimo że tutaj właściwie do tego cugu to jest tylko ta jedna dziurka w tym palenisku. Z twojej strony. Dziwię się, że... No ale wystarcza, kurczę. Jeszcze jak go tak wycelujesz gdzieś w stronę... O, coś ci pokażę. A, i wam też coś pokażę. Bo wziąłem coś, co dostałem kiedyś od Matiego. Dla młodego. Ale że młody ostatnio nie używa, to pozwoliłem sobie to wziąć. Dmuchanko? No. Ach, do rozpalania, super. Nie trzeba się schylać, a jak się ma brodę, to się nie opali. Gdzie to jest ta dziura? Z twojej strony z boku. Tu. Teraz to się pali, ale w ogóle do rozpalania, czy ogniska, tak, czy coś, tak, no tak. Petarda przed łóżka. Dla staruszków, jak się nie chce człowiek schylać. No to można zrobić na przykład ze starej anteny. No to jest chyba stara antena, wiesz, tak podejrzewam, jakaś taka teleskopowa, jak w radiach. Dostałem od Matiego, jakby co. Dziękuję, Mati, przydaje się, jak widać. Trzeba przygotować kubki i kawkę. O.
To ja mam gdzieś kubek tu. Kawa jest tam. Kubek. Dziękować. Proszę bardzo. Kawka to podstawa. Coś kołowało tam, ale to chyba kormoran albo kaczka. I raz widziałem zimorodka, cholera. Ten zimorodek to mi nie może wyjść z głowy, nie? Nie, to jest słyszy, no. Ale śliczny, no, z daleka, kurczę, ten niebieski widać. Nie wiem, czy pamiętasz, czy się spotkałeś, chociaż nie widziano nigdy wysiadującego. Zimorodka? No. Kiedyś była teoria, że zimorodki rodzą się pod wodą. Tak? One mają gniazda w skarpach, na przykład tak jest we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Jak jest na przykład Wda i Skarpa, to one mają normalnie tak jak dziuple, wiesz, tylko że w ziemi. Przez wiele lat był taki osąd, bo nie znaleziono nigdzie, właśnie pewnie dlatego, że jakichś skarpach niedostępnych, nie wiedzieli, gdzie one... Więc wymyślili, że pod wodą. Pod wodą. Pierwsze, co przychodzi na myśl, no jak nie ma, to pewnie się rodzą pod wodą. No tak. To jest też fajne, ostatnio ludziom mówiłem na filmie, że jak na przykład sobie wieczorkiem pod wieczór robisz coś do picia czy coś i tutaj tak solidnie napalisz, i wystarczy, że to, wiesz, co zostanie, tu wykipujesz na miejsce, na ognisko i jest taki żar już fajny, że właśnie tego dokładać. Chcecie zobaczyć nowy nóż? Si, płokko. Zamówiłem w brązie, bo jak będzie fajnie, to może mu zrobię pochwę, chociaż taki gumofilec. To jest ten krótszy. To jest M07 chyba. 300 zł z groszem kosztował. Znalazłem. I sobie wymyśliłem, że jak już mam robić terawa jak alipukko i tam mam dwie morki od Ryśka do porównania, to mówię, to też się przyda ten gumiak do historii gumofilców ostrych. Robię szczapki do kaliketla, żebyśmy mogli sobie usmażyć. Nie wziąłem cholera tej skórki do podkładania, a to naprawdę jest dobra rzecz. Ray Mills chyba kiedyś pokazywał, że można pieniek okrągły na 32 części podzielić, lepiej niż pizza, nie? No można. Jeszcze jak bez sęków, taki fajny. To można. A te CC Pukko dopiero później zauważyłem, że są w dwóch wersjach, bo są z pełnym płaskim szlifem. I z takim Sabre, ja wziąłem Sabre, ale chyba nie było wtedy, bo w M-Handzie zamawiałem, to nie było chyba tych full flatów. O, dziękuję bardzo. Ohoho, panie, nie mamy tyle mięsa. Nie no, mamy, cholera. Czym batonujesz? Ręką, bo szkoda. Można otworzyć dział w Castoramie, jakbyśmy to tam zabrali. A no właśnie, trzeba posolić steka, żeby poleżał. Nie ma jedzenia, zanim nie poleży dzisiaj. Taki jest układ. A ty do sklepu robisz te? No właśnie tak myślę, żeby z Castoramą się dogadać. Hej, handmade. Halo, Castorama. Temat jest. Andrzej, jaki stek? Wiesz co, może nie bardzo krwisty, żeby się jeszcze nie ruszał, no, ale raczej bardzo soczysty. Aha, dobra. Bo jak z Bondem jadę, to Bondo musi mieć takiego steka, żeby wiesz. Bo jak szewc zobaczył kiedyś, to myślał, że to od niego. Nie. A co to jest za nóż? To jest CC Pukko, J.P. Peltonen. Skandynawskie? Tak, to jest fiński. CC Pukko to jest nóż partyzan, tak? Bardzo to do mory podobny. No, zobacz. No, taki też gumiak. A powiedz mi, rękawice, gdzie kupowałeś? W militariach. Aha. Nie, przepraszam, nie w militariach. Chyba na Allegro. Wyszukałem najtańsze, wiesz? Szybkie testy Milwaukee Hardline. O, D2. Tu mówiłem, że D2. A co to jest to? To, że co? A tu mówię. Używaj ochrony wzroku. A to jest w ogóle jak w tym, w Zero Tolerance, że jest taki stoper, żebyś za bardzo nie odgiął blokady, frame locka. Antrykot sezonowany 21 dni. Znowu nie wziąłem mojej małej morki, jak mi jej brakuje, jak zapomnę jej wziąć. Gdzieś została w kanciarni. A, tej na szyi? Na szyję, o matko, masakra, naprawdę. Trzeba nacisnąć w jedno, o i teraz z tuż przodu. Aha, dobra. Się sypie. Dobra. Że pfeffer. Od razu myślisz? No to nie mówili nic o pieprzu. No dobrze, już. Była instrukcja, że zasolić, a nie było, że zapieprzyć i zasolić. Wybierałem wczoraj steki w sklepie. Trzeba tak zaglądać pod te kartoniki, bo zajrzałem pod kilka, to po prostu
To nie było tłuszczu 80-20. Musieliśmy sobie rozbić dodatkową plandekę. Non stop pada, potrzebujemy drewko zabezpieczyć, steki już zasolone. Zaraz jeszcze musimy trochę uskromić w obozie, bo... Nie, no chociaż właściwie tam jest guma, bo wieszałem plandekę. Tu jest kettle, tu jest drewko przygotowane do steków, tylko że przykryte, żeby nie mokło, bo było naprawdę suchutkie. Nie patrzyliśmy z Bondem na ceny tych expandery, to się nazywa, i kupiliśmy w Casto, czyli w niebieskim Obi, 10 metrów gumy, haczyki za chyba 17 zł, zrobiliśmy sobie chyba z 10 takich gum, dłuższe, krótsze, wyszło razem chyba z 45-50 zł za kilka dobrych, długich, różnej długości gum, więc trochę świecą, ten zielony jest taki świecący, ale przynajmniej się nie zostawi, może, zwijając obóz. Zmieńmy sobie obiektyw na długi i chodźmy porozglądać się wspólnie. Może coś się uda, może mi przyniesiecie szczęście, bo jak chodzę sam, to tak sen. Przylas kot. Jak się dobierze do steków, to jest po nas, kaplica. Ej, ty, lubisz steki? Zmierza w stronę kuchni, skubaniec, będzie trzeba go przepłoszyć jakoś. My tu jesteśmy. Nie nasika mi do hamaka chyba, nie? Idzie do steków. Nie no, trzeba to załatwić. Ej, ty, kot. O, no tak jest lepiej. Przepraszam, że ci przestraszyłem. Słuchaj, nad wodę mam takie miejsce, gdzie można sobie przycupnąć. Są takie konary wystające nad wodą. Fajnie to wygląda, jak siedzi jak kormoran z bliska. To jest kawał ptaka. No wiem, that's what she said. Może tu gdzieś przycupniemy, co? Musimy się nie eksponować zbytnio. Pójdziemy sobie tam. Tutaj sobie siądę. Nie wziąłem poddupnika. Dobra. Zmoknie dupsko, to wyschnie. Dlatego lubię tu przyjeżdżać, bo gdzie się nie rozejrzy, to jest petarda. Dobra, przełączmy się na 600. Ale fajnie. Tu kiedyś sobie szedłem tam po lewej stronie od tej trzciny. Wystartowało z tych trzcin to chyba, nie wiem, z 12 kaczek. Dobrze, że byłem świeżo po toalecie, że tak powiem. Bo mnie zaskoczyły. Ładnie się zrobiło, słonko się przebija. Ja wiem, że mnie wszystkich jarają zdjęcia i w ogóle, ale tak sobie leci. To jakby coś sobie usiadło na tym konarze, to by źle by nie było. Chociaż ten głupi kormo. Nawet jak nic nie siądzie, nie? To sobie fajnie samemu usiąść i popatrzeć. W ogóle muszę chyba sobie kupić, wiecie co, lornetkę. Bo przez to ciężkie, to się ciężko szuka. Kiedyś myślałem, że to są sieci, ale to nie, to są jakieś takie słupki wbite na stałe albo pozostawione po czymś. I tam zawsze na każdym słupku siedzi ptak. Oczywiście są za daleko, żeby ja robić zdjęcia. Jakby te słupki były bliżej, to na 100% żaden ptak by tam nie siedział. No, wyjątkowo, nieprzychylnie. Dzisiaj nas pogoda traktuje. Takie o, sypie. Oj, zalew, zalew. Ale siecze. No, nie ma co. W obozie mamy chociaż daszki. Dawno nie padało, nie? Andrzej Bidula, tam sam siedzi głodny. Zmieńmy to. Patelnia powinna być czysta, tylko że po prochy i zaolejkowana. No tego staram się pilnować, bo później rdza coś to. Nic fajnego. A nie fajnie też, jak człowiek chce sobie zrobić jedzenie i pierwszy co tam się pierdzielić, czyścić patelnię, to bez sensu. Powiedział czyszcząc patelnię. Ale tylko z poprochów, naprawdę. Weźmy sobie teraz paliwko, co? Ależ to jest dobre paliwko. Naprawdę, Castorama, kurczę. Będzie testować noże można. I w międzyczasie robić materiał dla Castoramy. Albo tam dla innego sklepu. Po pierwsze ten lepszy. Zrobimy coś takiego jeszcze mniejszego. Na start. Będziesz chciał położyć na wierzchu kamowerka? Nie. To później, to szkoda. Teraz to jak? Babcia Krysia mówiła, szkoda to jak krowa do studni nasra. O, no właśnie. Bo ani nawozu, ani wody. Tak było. Przepraszam za brzydkie słowo. Fajne takie suchutkie drewno jak dookoła. Gnój taki, wilgoci w ogóle, to aż morale podnosi. Ale ten może rzeczywiście do rozłupywania. Tak, fajny. On jest trochę... Trochę grubszy? Nie pamiętam, on ma chyba 4 mm albo 4 z groszem malutkim. Nie jest to jakiś taki slicer, wiesz, tam do plasterków, ale myślę, że spokojnie, jak on już taki uniwersalny, naprawdę, naprawdę spoko się zachowuje. Jakieś tam pierwsze rzeczy nim robiłem, teraz go znowu wziąłem, no, no robi robotę. Są jeszcze w pochwie chyba skórzanej
i takiej trochę bardziej fikuśnej z lepszego plastiku, to one są droższe. A ten był najtańszy, on kosztował 320 zł jakoś tak, albo 330. Nie jest to mało jak na takiego gumiaka. No ale na przykład chyba to jest wciąż taniej niż Mora Garberg. No i sobie pomyślałem, że wiesz, do porównania, bo z tym ja lubię takie noże, niewyględne, ale mocno użytkowe. Mi się to też podoba. Lubię, jest tam jakieś customy z fikuśnych materiałów, co się doceniam, wiesz, wzornictwo i tak dalej, ale takie robole też mają coś w sobie, moim zdaniem. Taki, wiesz, bez wodotrysków, bez niczego, ale robi dokładnie to, co ma robić. Ciekawa jest blokada noża. Zastanawiam się na przykład, jak to po czasie będzie się zachowywać, ale myślę, że nie będzie źle. I to trzyma dosyć tak, kurczę, że jak raczej nie obawiałbym się, żeby na przykład go powiesić, wiesz, przy szelce plecaka do góry nogami. Oliwa z oliwek? Tak. To nie, to trochę za wysoka temperatura, myślisz? Za niska, bo ona ma chyba dosyć niską temperaturę dymienia. Za wysoka. I to jest w ogóle też fajne, że przy tym naprawdę się ugrzejesz. Ja się kiedyś tym grzałem pół nocy. Żadnego ogniska, nic, tylko to. A to jeszcze jak postawisz na kamyku albo na platformę jakąś zrobisz z drewna, to żadnego śladu. O, pyk. Jak się chwilkę podgrzeje. Którego pan sobie życzy? No, los nie ma problemu. Ja... To dostaniesz tego z mniejszą ilością tłuszczu. Bo ten jest taki, jak go odwróciłem, to jest taki sobie. Ale to trzeba zacząć od tej strony tłustej. Chciałem sobie kupić te przyciskacze żeliwne do steków. Są takie z uchwytem. Ale znalazłem jeden, kosztuje 75 zł, prawie zemdlałem. A to jest tylko taki talerzyk żeliwny z drewnianym uchwytem, żeby go, wiesz, sobie przycisnąć. Trzeba coś wykombinować, samoróbkę jakąś. No cholera. Przez to, że nam przygasał kettle, bo żeśmy się zagadali, przesmażyłem. No ale zjem, przecież nie wyrzucę. Mati, ta rurka to jest mistrzostwo świata, naprawdę, przysięgam. No, dobre to jest. Chyba się zakumplowaliśmy, bo jest teraz bliżej. Co mamy z tobą zrobić, gościu? No jest czyściutki. Jakiś taki nie jest bezpański. Nie, no trochę jest. Taki jest zmierzwiony. No ale tu jak mamy jedzenie. Będziesz już po przebywaniu w lesie. No tak, też bywam zmierzwiony, to prawda. No chcę sieć, no co? No więc dzisiejszy odcinek sponsoruje kot bez imienia. Jakbyśmy się nie odezwali jutro rano, to znaczy, że... Że przegryz nam tętnicę czy coś. Nie wiem. Jak ktoś znajdzie ten telefon i dwa ciała rozkładające się nad zalewem, to wiedzcie, że jest to wina tego kota. Nie wiemy, jak się nazywa. Więc jest 12.01. Przez to, że większość wieczoru spędziliśmy stojąc, bo tak dymi, że po prostu masakra, postanowiliśmy, że kończymy wieczór. Idziemy spać. Wyszły gwiazdy, więc zrobiło się chłodniej. Trawa. No widzicie, właśnie dlatego trzeba stać. Pojedliśmy, zjedliśmy jeszcze białą, ale to dobrze, będzie przynajmniej ciepełko w nocy. Ale przez to, że się kładziemy dosyć wcześnie, jeżeli 12, to wcześnie. I wstaniemy pewnie 6.30, już będzie jasno, a ma być słoneczko. Rano może jeszcze popadać, zobaczymy, jak to będzie. To był bardzo fajny wieczór, pogadaliśmy sobie z Andrzejem. Jutro mam nadzieję go wypytać trochę o fotografowanie, bo dzisiaj gadaliśmy o życiu. Trzeba wszystko pogasić i dobranoc, do zobaczenia rano. Jajeczniczka będzie. Mamy tyle żarcia, że nie przejemy wszystkiego. Na pewno będzie trzeba to taszczyć z powrotem, no ale od przybytku głowa nie boli. Dobranoc. Co robisz? Kawę. A czemu nie w ketlu? Bo mi się nie chce łupać drwienka. Dobra. Dzień dobry szanownemu państwu z hamaka. Nastąpiła nieoczekiwana zmiana scenografii, czy właściwie troszkę oczekiwana, bo miało poruszyć. Ale słoneczko od bladego świtu. O, prawie bladego świtu, żeśmy trochę pospali. Ale ładnie, zaraz wstaję. Mamo, jeszcze 3 minutki, wstaję. Na gotowca wylezę, hihi. A to ja. Poduszka mi uciekła. Zaraz sobie znowu przykręcimy 600. Po prawej stronie mojej, czyli teraz jak wypatrzycie tam na wodę, to za plecami słyszę żurawie. Przykręcimy 600 i pójdziemy się rozejrzeć. Są jakieś w ogóle
połączenie jest dzięcioła z łabędziem, bo niby łabędź, ale taki dzięcioł pływa przy brzegu i wali tymi skrzydłami o tą wodę jak jakiś dzięcioł i budzi ludzi. Kot zniknął, przepadł. Przecież się spoufalił tak, że siedział z nami na ławeczce pół wieczoru. Spok, kot też człowiek w końcu. Wielka księga Brzuszkraftu mówi jasno. Jak wytrzymasz wystarczająco długo w hamaku, to wstaniesz na gotowe śniadanie. Tylko nikomu nie mówcie. Nie wiem, czy dwa śniadania na raz to nie jest lekkie przegięcie, pały. Znaczy, dopóki się nie robi przerwy, to jest jedno śniadanie. Nie przesadzajmy. Aha, okej. Okay. Zmieniłem sporka na zestaw z sztućców i chyba jestem zadowolony z tej zmiany. Mi się wydaje przynajmniej. To się będzie rozpadać. To nie jest niepotrzebne. Tak ciepłe bardzo. I bardzo dobre. Poczekaj. O, będzie bezpieczne. Dzięki. Dziękuję. Bardzo proszę. Dookoła jest cała pierś indyka, jest przyprawiona. To tam różne przyprawy, jak to u mnie. Zawinięta. Tak jak Ci wspominałem, owijam to ściśle bardzo papierem do pieczenia, plus folia i wtedy do owi, do takiego jakby małego piekarnika. Aha. I to przez godzinę, półtorej się piecze, przy czym jest o tyle, to lepiej niż w zwykłym piekarniku, bo ja nie mam gazowego piekarnika, tylko wszystko mam na prąd. Jest mała objętość, poza tym jest włączony taki termoobieg. Świetnie wychodzą w tym frytki, jakieś, no może nawet kotlety mielone zrobić. Jakby właśnie ściął na małe plasterki, to nawet na, jako wędliwa by służyło na chleb, nie? I tak, natomiast potrzebna jest krajalnica, dlatego że to jest na tyle delikatne mięso. Chyba, że miałbyś super, wiesz, super ostry. No to nie mam takiego. Nie jest takie, wiesz, straszne sucha, bo jak długo pieczesz drób, to zazwyczaj on wychodzi taki... Dlatego owijam go. Nie odparowuję. Poza tym zostawiam mięso do ostygnięcia do następnego dnia. I cała ta wilgoć ponownie wchodzi do mięsa. Nie wyschnie. Nie, to nie jest jedno śniadanie, to są dwa śniadania, stwierdzam. Teraz mogłyby w slow-mo odlecieć, no lubię, mimo że nie trafiam zazwyczaj. Na nic spektakularnego, jak mam obserwacje spektakularne, to niestety jedyną formą zapisu jest mój trochę taki kaprawy mózg. Albo mi się wydawało, albo słyszałem popiskiwanie drapieżnika po prawej stronie. Tu mi raz bielik nad łbem przeleciał. Z bliska jest ogromny. Fajny, majestatyczny, nie? Ale spory. Nie, zdecydowanie muszę kupić lornetkę, żeby się móc rozglądać. Ale wydaje mi się, że jest potencjał w nagrywaniu długim obiektywem. Mi się podoba. Podoba wam się? Podglądactwo? Tak samemu pójść skoro świt, albo pojechać do Doliny Baryczy na wiosnę. Bez gadania posiedzieć parę dni całych. Jedziecie ze mną? Musimy o tym pomyśleć. Lada chwila wiosna. Trzeba się zastanowić. No kaczka, są chyba nurogęsi. Ja nie widzę na tym małym ekranie, ale mi się wydaje, że to nurogęsi. No i teraz jedziesz z dziewczyną nad wodę, jest fajnie, a po drugiej stronie może siedzieć Marek. Straszne. Pamiętajcie o tym. Ale obiecuję nie upubliczniać tego nagrania. Nie no, hej. Bez przesady. Po co się tak drżeć w lesie? Szedłem tutaj na ten cypel i myślałem, że one są po drugiej stronie, ale nie. Się odbija po tej zatoce. Spróbujemy podejść jeszcze kawałek.
Mówiłem wam, że Andrzej ma tyle przebiegów fotografii, co ja w ogóle. Bo ty mówisz, że od końca lat 70. nie fotografujesz. Zacząłem, moja przygoda z fotografią rozpoczęła się od warszawskiego klubu przy Pałacu Młodzieży, od klubu 6x6, z którego wyrosło wielu znanych fotografików. I rozpoczęła się od dokumentowania stanu wojennego. Nawet miałem ten zaszczyt, chociaż nie pod moim nazwiskiem, bo wtedy nie można było niczego pod nazwiskiem publikować. Ukazał się w Szwecji album między innymi z moimi zdjęciami i zdjęciami mojego przyjaciela klubowego, album fotograficzny Wojna z narodem. Potem był okres studiów, okres mniejszego, większego zainteresowania fotografią. W każdym razie wyrosłem z fotografii analogowej. I tak jak wszyscy, powoli zacząłem się przesiadać na fotografię cyfrową. Każdy z nas raczej to wszystko wie. Natomiast zasady fotografowania jako takiego, cyfrowego, nie zmieniły się, są identyczne jak w fotografii analogowej, gdzie trzeba zwrócić uwagę na kilka podstawowych parametrów. Po pierwsze, czułość filmu lub czułość matrycy, podawana w ISO, kiedyś w DIN albo w ASA. Parametr przysłony, który reguluje nam ilość dostającego się światła przez obiektyw na matrycę lub na materiał światłoczuły. I czas fotografowania, czas przeskoku migawki, który jest uzależniony od tego, co fotografujemy. I im jest większy otwór przysłony, obiektyw jest jaśniejszy, tym zmniejsza nam się głębia ostrości. I tak naprawdę w fotografii powinno się akcentować czy podkreślać właśnie głębią ostrości to, co chcemy pokazać naszemu odbiorcy. To, czego uczono mnie w fotografii, to jest kilka bardzo prostych zdań. Żeby fotografować dwie rzeczy. Albo to, co nam się podoba, albo to, co nam się nie podoba. Dlaczego tak? Bo powinniśmy, po pierwsze, my być zaangażowani wewnętrznie w tę fotografię. Ona ma coś przekazywać, powinniśmy przekazywać jakiś rodzaj piętna, pryzmat naszego patrzenia na fotografię i mieć nadzieję, że osoby, którym będziemy pokazywać nasze zdjęcia, również podzielą to nasze wewnętrzne, duchowe zaangażowanie, ten sposób przekazu odbiorą. I dlatego właśnie pracowanie na małych głębiach ostrości jest bardzo ważne, dlatego że skupiamy uwagę widza na tym miejscu, które chcemy mu pokazać. To jest czyli drugi parametr. Pierwszy, czułość matrycy filmu. Drugi to jest głębia ostrości, przysłona. Trzeci to jest czas otwarcia migawki. Czas otwarcia migawka jest uzależniony oczywiście od dwóch poprzednich, ale również od tego, jakie sceny fotografujemy. Bo jeżeli będzie to scena dynamiczna, i chcemy, żeby obiekt, który fotografujemy, był ostry, musimy użyć bardzo krótkiego czasu. Jeżeli nam zależy, fotografujemy na przykład pejzaż, który się nie rusza, nie porusza, możemy fotografować z dużo dłuższym czasem. Choć tutaj nie jest to pełna prawda, bo możemy ukazać ruch obiektu poprzez na przykład rozmazanie obiektu, jego nieostrość lub na przykład nieostrość tła, podążanie obiektywem. Jak to przykład robią na samochody jeżdżące, nie? Tak jest. Sporty i tego typu rzeczy. I tak naprawdę to są najważniejsze, podstawowe rzeczy, które powinniśmy w fotografii wiedzieć i które powinniśmy przestrzegać. No, jest jeszcze zasada złotego podziału. Klasyka od czasów renesansu. Złoty podział, gdzie najważniejsze punkty, które znowu chcemy przekazać, tutaj w krajach Europy Zachodniej, bo na wschodzie inaczej się to nieco odbiera. Mocne punkty powinny znaleźć się właśnie w przecięciach tych linii, które są wyznaczane w kadrze czy na obrazie. Tak naprawdę reszta już wszystko zależy od naszej wrażliwości, co chcemy pokazać, jak pokazujemy. Zdjęcie, to co jest najważniejsze, powinno być technicznie, rzemieślniczo nienaganne. Nie powinniśmy używać, według mnie,
programów edycyjnych po to, żeby zakamuflować nasze niedostatki. Wprowadzamy jakieś efekty po to tylko, żeby nieostrość, czy jakieś złe skadrowanie, czy jakiś inny jeszcze defekt zamaskować. Nie, najpierw powinno być rzemiosło, a potem przechodzimy do artyzmu. Nie ma innej kolejności. A jakie te lubisz najbardziej robić zdjęcia? Ojej, nie mam nie ulubionych. Nie masz na przykład krajobrazy albo nie. Akty, a czy portrety? To nie jest tak łatwo, ponieważ pochodzę spod znaku ryb, gdzie jest dwoistość charakteru, dwoistość różnego rodzaju hobby, działań. Lubię zarówno fotografować pejzaże, które zdjęcie jest dla mnie punktem wyjściowym do dalszych działań plastycznych. Nie wykonuję w tej chwili tylko i wyłącznie zdjęć czystej fotografii, natomiast dalej jeszcze opracowuję, to jest długi bardzo proces, oczywiście w programach fotoedycyjnych, korzystam głównie z Photoshopa. Fotografia jest dla mnie elementem wyjściowym. Bardzo lubię i przygotowuję się od dłuższego czasu do założenia, już jest częściowo wyposażone, studia fotograficznego fleszowego właśnie do portretowania. Natomiast podoba mi się ogromnie portret... Kot, uciekaj! Zjedź, no patrz. Już, zaraz się z tobą podzieli. Ten kot, który nam od wczoraj towarzyszył, właśnie porwał słoninę. Nieotwartą, bo już żeśmy się pakowali. Przecież on noża nie ma, trzeba mu nóż dać, żeby sobie otworzył. No, ale jak zacznę kota po lesie gonić z nożem, to nie wiem, jak to może być odebrane. Przerwałem ci. Z tych rzeczy, którymi się zajmuję, no. Zajmuję się też grafiką komputerową, kreowaniem światów, które nie istnieją. Znowu z wykorzystaniem fotografii, astrofotografii, wykorzystaniem fraktali. Mieszam, wycinam, gumuję. Staram się stworzyć obrazy plastyczne, które będą miłe w odbiorze dla klienta. I to, o czym rozmawialiśmy, że od czasu do czasu udaje mi się gdzieś na aukcji internetowej takie prace wystawić, czasami udaje się te prace sprzedać i zmieniają po prostu właściciela, wiszą w prywatnych kolekcjach. Także z tego się ogromnie cieszę, bo przynajmniej jest to taka forma wewnętrznego dowartościowania się, że ktoś to lubi, ktoś to ogląda, ktoś to chce mieć u siebie na ścianie. Te prace, które robię, są najczęściej drukowane na płótnie, naciągane na sosnowe krosna malarskie. Są eksponowane tak jak typowe obrazy wewnętrzne. No właśnie, bo to jest właściwie obraz, ale wyjściem do tego jest fotografia lub jakaś grafika komputerowa. Czyli zdjęcie to 10%, a 90% później to Photoshopy. Wiesz co, ponieważ bardziej jestem fotografem niż grafikiem, wolałbym, żebyśmy powiedzmy pół na pół. Aha. Czyli połowa zdjęcie, połowa potem jakichś tam działań plastycznych, photoshopowych z tabletem, z różnego rodzaju programami, nakładkami. Także to bo próbowałem Andrzeja namówić, żeby zrobił serię bushcraftową. Ja nie wiem, jakby to w ogóle, czy to by miało sens, bo ja widziałem te twoje, które wrzucasz obrazy w beżach i błękitach na przykład. Tak, nie? To jest taka cała seria. A to są też takie właśnie na przykład jezioro, jakieś drzewo. Tak, nie? To są te moje krajobrazy, one są mniej czy bardziej oficjalne, łatwe w odbiorze, bo czasami są to w zależności właśnie od mojego humoru. Zamazane, poruszone, nakładane są jakieś warstwy na te obrazy, na bo te zdjęcia. Niektóre mają taką fakturę, tak. Jakby były malowane pędzlem, nie? Takie... A się inaczej, one są robione tak, jak gdyby były na papierze czerpanym, a potem są drukowane na płótnie, które jeszcze dodatkowo wprowadza strukturę płótna. Wszystkie obrazy są zabezpieczane matowym werniksem i tak jak mówię, no, naciągane na krosna malarskie. Wyszedłem z założenia, że bardzo wiele osób, wielu znajomych, wielu przyjaciół, kolegów, jak się do nich przychodzi, to zwykle wiszą na ścianie obrazy kupione w IKEA, w Castoramie, w Leroy Merlin, nie ujmując niczego. Ale masówka generalnie. W to jest masówka tego, gdzieś tam robiona raczej na Dalszym Wschodzie niż u nas i sprzedawane w tysiącach sztuk. Często się idzie do ludzi, którzy mają podobny obraz na ścianie. Co ja próbuję zapewnić, to że takich prac
bo nie chcę mówić zdjęć czy obrazów, bo nie jestem malarzem. Takich prac będzie nie więcej niż 5 sztuk. Przyjąłem takie założenie, że będą to bardzo, bardzo krótkie serie kolekcjonerskie. Nie więcej jak 5 sztuk danej pracy. A jak myślisz, dałoby radę zrobić na przykład coś takiego, jak ty robisz? Zrobić zdjęcie hamaka nad jeziorem i zrobił z tego takie coś, jak na przykład ostatnio zrobiłeś takie właśnie, nie wiem, czy to była droga, czy to była rzeka i drzewo i niebo. Wrzucałeś coś takiego. Staram się robić zdjęcia, niektórzy mówią minimalistyczne, ascetyczne. No. Takie, które właśnie opowiadają jakąś, jest to jakaś opowieść, są to jakieś emocje, które są wywołane podczas robienia zdjęcia, podczas jego obróbki. Jest wiele, wiele prac, które powiedzmy już prawie finalizowałem i zostały wyrzucone do kosza, bo efekt mnie nie zadowalał. Poza tym to są dosyć duże prace, bo ja zapisuję te prace, to też warto jest, jeżeli ktoś się zajmuje fotografią, ja zapisuję w plikach TIFF, jest taki... To ile waży jedna grafika taka? Około 400 mega. Jak wysyłasz na przykład do druku, tak? Czy jak zanoszę. Zanosisz do druku. Jak 400 mega jeden obraz? Jeden obraz, bo to jest, ja zapisuję obraz w wielkości metr na metr. Aha, bo tak są drukowane wtedy później, to jest jeden do jednego, czy jak? Może być jeden do jednego, ja troszeczkę zmniejszam, bo są na aukcjach są wystawiane 70 na 70 centymetrów. Także nie pogarszam jakości. Przez to. Natomiast no, oczywiście zajmuje to dużo miejsca, bo już teraz jest parę dysków takich kilku terabajtowych. Jeżeli jeszcze mamy czas, mogę taką przygodę, jaką przeżyłem któregoś razu. Włożyłem pendrive do komputera, żeby zapisać zdjęcia, które miałem zanieść następnego dnia do firmy, która drukuje moje prace. I chciałem, myślę, sformatuję ten pendrive, żeby mieć czysty, ładny, nic żadnych śmieci, żeby nie było. No i oczywiście komputer zawsze z nami rozmawia. Zapytał się, czy ma sformatować ten dysk. Powiedziałem tak, sformatuj. Sformatował, ma krótko to trwało. Chcę przerzucić z dysku twardego na pendrive zdjęcia. Okazuje się, że dysk, gdzie miałem 14-15 lat pracy, nie ma go. Sformatowałem dysk ze wszystkimi pracami. Zrobiło mi się gorąco, zimno, ręce zdrętwiałe, bo... Ale miałeś jakiś backup, archiwum? Nie, nie, to był jedyna kopia. No i potem zaczęło się poszukiwanie jakiegoś dobrego programu właśnie backupowego. Całe szczęście Windows nie wykasowuje zdjęć, tylko jakby obcina ich część nazwy. Mhm. No i musiałem przez 48 godzin chodził komputer, żeby tam około 1 terabajta czy 2 terabajtów zdjęć odzyskać i w 90 kilku % udało mi się odzyskać. Aha. Bo to były i prace, które są pracami wyjściowymi i te prace, które są ostateczne. Aha. No i to byłaby spora szkoda. Od 15 lat robisz już te takie grafiki przerabiane w Photoshopie? Zacząłem troszkę wcześniej, bo miałem przyjemność kończyć takie podyplomowe studium fotografii prowadzone przez Związek Artystów Fotografików w Warszawie przy Placu Zamkowym. Tam pokazałem jako pracę dyplomową właśnie swoje fotografie takie kolażowe, wykonywane w Photoshopie. Potem one były wydrukowane wprawdzie na papierze, ale takie właśnie prace fotograficzno-plastyczne. Od tej czystej fotografii, chociaż ją uprawiam, czasami można znaleźć taką moją czystą fotografię czy estetyczną. Większość to są już takie prace plastyczne. A gdzieś można to obejrzeć, żeby ludziom dać linka, gdzie można zobaczyć te twoje grafiki, prace? Zapraszam, możecie Państwo poszukiwać mnie albo na Facebooku, albo na Instagramie, gdzie jest bardzo prosty przegląd. Jak dasz mi linki, to linki, żeby sobie zobaczyć te grafiki, zdjęcia, obrazy? Prace plastyczne. Będą w opisie. Także zapraszam Państwa, zapraszam Ciebie, Marku. Wystarczy wpisać moje imię i nazwisko, chociażby w Google. Jakiś czas popełniałem różne rzeczy. Jest na kilku stronach w Google'ach, się znajduje. Aha, ja też zapraszam. A jaki miałeś pierwszy aparat? Pierwszy? W ogóle pierwszy? Smiena 8M.
To tak jak ja, niemożliwe, tak? Tak. Potem było przejście na lustrzankę pod tytułem Zenit B. Zenit B to jeszcze miał pomiar światła na nie, w ogóle nie miał, nie, w ogóle nie miał pomiaru. Trzeba było mieć oddzielny światłomierz. Światłomierze zwykle były wtedy selenowe, z wychylaną wskazówką, taki analogowy bardzo światłomierz, bez baterii, bez niczego, mało precyzyjny, ale wystarczał do robienia takiej fotografii. Potem była praktyka MTL z wewnętrznym pomiarem światła, też jakiś taki dziwny światłomierz. I później rozpoczęła się moja przygoda z Canonem. Canon A1, analogowy, z takim ogromnym motorem, który pozwalał na fotografowanie w tamtych czasach robienie 12 klatek na sekundę. No i teraz był Canon 5D, teraz jest Canon R6. Trochę szkieł wymieniłem. Pojawiły się szkła właśnie z myślą o sesjach portretowych, które od czasu do czasu wykonuje. A chcecie zobaczyć, jaki zawodowy fotograf po studiach fotograficznych nosi aparat, jak jedzie do lasu? Masz przy sobie, czy nie? Wiesz co, wisi na drzewie tam w tej... To wezmę, co? Znajdę, to wierzchu jest? Musisz tam otworzyć. To przyniosę ci, bo to w zaderce, tak? Tak. Dobra. Zobaczcie, zawodowca. No, ale sentyment, bo to jest prezent też od żony, żeby nie było. No, zresztą jeden, malutki, bardzo zgrabny aparat, zresztą również marki Canon. G9X. Tak, no, ale mały, jest fajny, wygodny. Z teleobiektywem, z obiektywem szerokokątnym, znaczy to jest zoom. Można nagrywać filmy bardzo dobrej jakości. Również ma, co ważne, program manualny. To ja. Bo to małpka właściwie, kompakt, tak, nie? Tak, taki do kieszeni na jakieś wyprawy. Kończymy, bo musimy się zwinąć, a zaczyna popruszać śnieg, więc trzeba się zwinąć. Drodze Pornej trzeba skopać tyłek kotu za uprowadzenie słoninki i do samochodu. Było nam bardzo miło, że zechcieliście znowu z nami siedzieć w tych pięknych okolicznościach przyrody. Byłem tam na cypelku i nagrywałem żurawie. Jak mi się udało złapać ostrość, to wam pokażę. Jak nie, to nie nagrywałem żurawi, nie było tematu. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Do widzenia.